Hej, dzień dobry, witamy serdecznie na kanale Archeolodzy Hejfi. Po tej stronie Grzegorz, po drugiej stronie Darek. Cześć Darku. Cześć Grzegorzu, cześć wszystkim. Zgodnie z tradycją, której jeszcze nie mamy, zapraszamy również na Audio Azyl do Romana, który buduje shopy lub stodoły audio. Ciekawy pomysł, koncept. I myślę, że spokojnie to dokończy. A dzisiaj zgodnie z tytułem zaglądamy sobie na Allegro i na Alixa, poszukując urządzeń audio marki Tandberg. Troszeczkę było w poprzednim odcinku o tym sprzęcie jako katalogu z 77 roku, jak dobrze pamiętam. A tutaj zobaczymy, co w jakim stanie przetrwało do naszych czasów. Dobry pomysł, Darku? Bardzo dobry, jak zwykle. Jak zwykle trafione 3 plus lub minut. Okej, okay, pierwszy Tandberg TCD 310. No nikt się na to nie rzuca jakoś, prawda? Wiesz co, no nie jest to tanie, jest to dwugłowicowiec, no, stary model. Trochę zniszczone de facto też, niestety. Przynajmniej tak wygląda, albo tak się odbija tutaj ta podstawka. Tak, może się tak odbijać, natomiast jak ja kupiłem swojego, no o wiele, wiele taniej, kilkakrotnie taniej mi się udało, to powiem ci Grześku, że też nie wyglądał za dobrze, ale to wszystko można ogarnąć. No jak twoja przygoda z tym magnetofonem? Co było takiego? Wiesz co, to moja przygoda zbliża się z tym magnetofonem do końca, ale do końca w sensie pozytywnym, ponieważ jak wiem, no, jak wiesz, został mechanicznie ogarnięty, elektronicznie również, także to co, boczki zrobiłem nowe, znaczy się zrobiłem nowe boczki. No to też by się tutaj przydało. Tak, stare zeszlifowałem, moje były w o wiele gorszym stanie, stare zeszlifowałem, położyłem nowy fornir, no i cóż, czekam jeszcze, żeby mi się nóżki wydrukowały do niego, no bo oryginalnych na tą chwilę nie widziałem w świecie, więc pan mi wydrukował, tak, idą do mnie. No i zobacz, tu jest za 750 zł w pełni sprawny, twój też był w pełni sprawny? Nie, ja swój kupiłem gdzieś za około 200 zł. Nie był w pełni sprawny. Czy działał, ale nie był. No ale teraz jest powiedzmy 200 tak? Plus naprawa, parę stówek i jest na pewno w pełni sprawny, tak? Tak, to jest w pełni sprawny. Jak taki... jeszcze Grześku dojdą nóżki, no to pewnie tam niewiele będzie brakować do tej kwoty, co tutaj jest, nie? No to pewnie tak, ale wiesz co masz, tak? Jak dbasz tak. Tak, wiem co mam. Tutaj jeszcze jakbyś, nie wiem, jakbyś mógł pokazać. Chciałby się powiedzieć tylną ściankę, tam gdzie są podłączenia. Nie wiem, czy tutaj jest takie zdjęcie. Jest. Zauważyłem w Tandbergach, już w ogóle tam na forach po świecie oglądałem to, że po prostu te gniazda RCA, nie wiem dlaczego, bo to jest tylko w gruncie rzeczy w tych Tandbergach zobaczyłem, one po prostu korodują. Także jak wiesz, też wymieniłem te wszystkie 4 gniazda RCA, bo po prostu u mnie były skorodowane, był jakiś taki nalot. No tutaj żery, też raczej nie są koloru miedzi. Rzeczy. No ale wiesz, po to ci RCA, nie... jak masz Dina 5, też mogłeś używać. Tak, mam Dina 5, ale wiesz, większość jednak tych przewodów połączeniowych, ja sobie zawsze mam nawet trochę na zapas ich pokupione, bo nigdy nie wiadomo, co człowiek i kiedy kupi i od razu chciałby podłączyć, od niczego innego nie odłączać, zresztą w tej chwili to już jest problem, bo tak mam wszystko pozakładane, więc korzystam głównie z tych RCA, nawet jeśli jest Din 5, aczkolwiek no dobra, no incydentalnie się zdarza. 310. To samo co 300, inne malowanie, chyba tutaj też się różni tą diodą, tak? Że nie jest żarówka Dolby, tylko nagrywanie, czy co? Jak to było? To było w 310 Mark II, to jest Mark I. Aha, czyli tutaj jest nagrywanie na środku, pomiędzy wskaźnikami wychyłowymi. Tak, tam masz w dwójce nagrywanie, no tak żeśmy mówili, napis tutaj masz Tandberg, pomiędzy przyciskami jest płaskie i masz Tandberg. Aha, i tak, tutaj tak, masz tak, mono, a tam masz, pamiętasz, filtra MPX-a. Dokładnie, tu jest mono, czyli to 310 to jest 300, inne malowanie. Dobra, lecimy dalej. Tak. Lecimy dalej. Kolejny, 6000, czyli to samo. Czekaj, jeszcze jedno chciałem powiedzieć, bo tego nie, już na 750. Nie, ale ja mam coś do powiedzenia. Nie, dlaczego? No, leżą, bo leżą, no bo już w cenie Grzesiek 750 zł możesz sobie już spokojnie kupić magnetofon trzygłowicowy. To chciałem powiedzieć, bo nie wiem, czy powiedziałem. Chyba no nie. Tak, ale nagrywa jak porypa, przewija jak porypany ten magnetofon. Tak, daje dobrze. Za to tutaj jest takie Nemezis moje numer 2. Z Uchera się rozchorowałem, teraz tam Wyleczyliśmy się z Uchera. Tak, już mam dosyć tej marki, nie chcę jej widzieć na oczy, ale to jest moje prywatne zdanie. Zbyt upierdliwe. Niby proste, niby fajne, ale jednak konstrukcja jest drugi połowy lat 60. i to wychodzi w pranie. Zresztą tu jest to samo. Bo jeszcze tego Tandberga nie miałem okazji słuchać.
Powiem szczerze tak. I tobie, Iwan. Ja kupiłem tych Thunbergów chyba 3. Za każdym razem były trochę rozdupczone w taki sposób, że w zasadzie kupując ostatniego, to miałem zapas części do niego. Do tego Thunberga. Miałem wszystko po prostu gotowe, żeby przełożyć sobie elementy. Tutaj są takie rzeczy upierdliwe, tak? Czyli na przykład brak tych chromów, kapsli na tych pokrętłach. To jest mega upierdliwe. Nie cierpię czegoś takiego, bo to trzeba się więcej narąbać, żeby to zrobić, niż to jest warte. No i co tutaj jest? Co można powiedzieć? No tutaj jest w pełni sprawny. Na pewno 800 zł w pełni sprawny po 50 latach. I nic nie jest rozdupczone. No nie wierzę w to. No póki nie zaczniesz. Dobra, nie trzyma obrotów. Okej, okay, dobra, czyli pasek do wymiany. No, to jesteśmy w domu, tak? Nie trzyma obrotów. No pewnie paseczek, no. No paseczek, być jeden może, duży paseczek. Może i nie tylko. Duży, no, ale 800 zł, paseczek 200 z przesyłką. Ale też, Grzesiek, pamiętasz, te wszystkie Thunbergi, z którymi żeśmy się spotkali i to miały też problem z wybierakiem mechanicznym przesuwu taśmy, tak? Prędkości przesuwu taśmy. Teraz go na samej górze ładnie. Aha, tutaj, do góry, tak. O, to jest to, tak jest. To jest też taka jakaś chyba awaryjna rzecz w Thunbergach. Nie, po prostu ktoś na Hama szarpie, to jest z plastiku zrobiony element odlew. Raz, drugi, trzeci, w końcu wyszarpie swoje, tak? Więc kupując tego Thunberga na pewno trzeba zwrócić uwagę właśnie na to, co jest na środku ekranu w tym momencie, czyli wybierak prędkości, tak zwany, bo sama mechanika jest mega trwała, bo jest, że tak powiem, zaczerpnięta ze starszego modelu, tego 15, czy tam jeszcze starszy. Natomiast no tutaj troszeczkę przekombinowali z tym i to może być uszkodzone. Pilce od hamulców też do wymiany. Nie. Stop. Bo tutaj właśnie nie dalej niż 20 cm ode mnie po lewej stronie stoi ten Thunberg. Znaczy się nie ten, bo to nie jest mój Thunberg, tylko jak wiesz, mam Thunberga od ciebie. I u mnie to jest całkiem sprawne, natomiast po prostu coś tam mechanicznie się popieprzyło, wiesz? No trzeba rozłożyć, trzeba zrobić. No jedyne to jest... No tak. No. Silnik jakby to mam na zapas jeszcze z 2-3. Obraca się w koło. Tak, ale on się obraca, bo... Dobra, nieważne. Nie obracaj nim w koło. Zostaw go. No już przestałem, założyłem. Okej, okay, no 800... Ale też, Krzysz, my... No. Bo to chciałem powiedzieć, w tych Thunbergach, jeśli dobrze pamiętam, bo żeśmy u ciebie jednego rozkładali, jak pamiętasz, swego czasu, jeszcze z jednym kolegą, to tam są silniki chyba szwajcarskiego Pabsta, tak się chyba firma nazywa. Czyli bardzo Pabst. Dobre. Bardzo dobre i one również, te silniki, co, nie wiem, czy silnik. Ten sam model, dokładnie silnik. Silnik, ten sam silnik, no ale silniki w liczbie mnogiej, bo magnetofonów było więcej, były montowane też, widziałem, w polskich koncertach. O, czyli do koncerta może się okazać, że pasuje od Thunberga napęd. Ciekawostka. No tutaj o tym na pewno na duży plus stan tego magnetofonu świadczy. Tak, no ta gałka, brak tej nakładki trochę mnie boli, ale są nóżki. Są ładne boczki drewniane, to czy boczek, bo to jest trzy elementy. Dolna część i dwie boczne, to jest jakby jeden element. No i jest ładna ta pokrywa, którą się zdejmuje na kable, więc jest ok. No i są te gumowe napki. Nie do kompletu, ale są. Tak teraz dopiero zauważyłem, że one są nie do kompletu. Wiesz co, ja się zastanawiam, czy napki od mojego Sony 355, po którym mi zostały jedynie napki po serwisie, nie będą pasować. Teraz właśnie zobaczyłem, tak? Ja mam te napki. No to masz napki, no to załóż je. Dobra, nie teraz. Nie mogę, bo mam daleko do tych napków. Dobra, ale to jest ciekawości. No dobra, jak widać tutaj 300. Następny magnetofon, jaki mamy. Thunberga, no na razie magnetofon. No sprzęty 50-letnie ponad. Ojciec 310 można powiedzieć. Znaczy to jest ojciec każdego magnetofonu Thunberga. Tutaj ciekawostka, taki mało znany śpiewak Elvis Presley miał w swoim zestawie Hi-Fi właśnie tego Thunberga 300. Jest zdjęcie na internecie, tak. I na samej górze to można poznać właśnie po tym charakterystycznym de facto froncie, ukośnik spodzie urządzenia, że miał Thunberga Elvis i go używał. No i cóż, to samo co... A to widzisz, to jest informacja dla sprzedających. Elvis słuchał, znaczy się odtwarzał kasety na Thunbergu 300, tak. I od razu cena w górę. No tutaj jest cena w górę. No to jest de facto to samo co 310, nie będziemy się tu rozpływać, ten na pewno jest w pełni sprawny też. Nie serwisowany, ale w pełni sprawny, po 50 latach wnioski to już każdy niech sobie sam wyciągnie. Prawda? Po co tu przekombinowywać? Trzeba mieć, tak jak zawsze mówię, z tyłu w głowie, że kupując zdecydowaną większość sprzętów, tak jak ja kupiłem, no tutaj powiedzmy z 80-85% sprzętów kupionych, czy to na OLX-ie, czy to na Allegro, w pełni sprawnych, super, hiper, biper. Nie były.
I takie przyjdą do mnie, idą do serwisu, tak? Bo nigdy nie jest tak, żeby coś grało. Tak, tutaj mamy 3000. Boże, zapomnę. Jest 3300X. I w zasadzie to, co mówiłem w poprzednim odcinku, to jest dokładnie to, co oglądaliśmy. Znaczy dokładnie, no nie dokładnie, ale to jest model 6000. Tutaj nawet ta osłona kapsanu jest trochę inna, na przykład, ale jest to sama. Tutaj powiedzmy pewne funkcje są przesunięte. Aczkolwiek mechanicznie to jest dokładnie to samo, co ten mniejszy jego braciszek starszy. Mechanicznie to jest dokładnie to samo, po prostu przekonwertowali obudowę, robiąc troszeczkę większą. Tutaj przesunęli większe wychyły, bardziej bajeracko. Ten model to jest taki podstawowy, bo nie ma jeszcze ani Dolby. No i przede wszystkim, no tak, Crossfield, zapomnieliśmy o tym wspomnieć. Te wszystkie Thunbergi mają taką rzecz jak system Crossfield, czyli przeciwbieżne jakby głowicy, która daje prąd podkładu do głowicy nagrywającej. Niby to poprawia charakterystykę. Tutaj ten patent został wymyślony razem z firmą Akai na spółkę, dlatego właśnie Thunberg Crossfield używa tej samej nazwy, to Akai Crossfield. Na przykład X201 model, który też działa po dziś dzień. I co tu jeszcze takiego upierdliwego tu jest? Tak, z tego co ja wiem, to de facto te przyciski są upierdliwe. Bo to jest kruchy plastik. No to bywa z takimi, no to stare przyciski plastikowe, tak jak mówisz, 50-60-letnie ten plastik po prostu traci swoje tam w pewnym sensie jakieś właściwości takie plastyczne, on się utlenia i tak, się wyłamuje. Tak, tutaj jeszcze tak dla kupujących mała porada. Te wychyły nie działają przy odtwarzaniu. Tak. Tak jak u herze, tak jak innych. Natomiast pod te leżyki na przykład, to jest ciekawostka, jakby ktoś chciał mieć naprawdę wypasiony ten niższy, znaczy mniejszy model, 3000, 4000 czy tam 6000, to te podtalerzyki pasują idealnie, tylko mają już cholineczkę obracaną, nawet nie trzeba. Taki tuning, powiedzmy, który ja uważam za przydatny. O, mamy 15, o której mówiliśmy. Same magnetofony nam wyskakują na razie. Berga. Model 15, czyli taki albo lampowy, albo tranzystorowy. No. Ten już wiesz co, on jest tranzystorowy. Mówię, ale w ogóle, ja rozłożyłem go, bo w tej chwili leży rozebrany u mnie na stole. Znaczy, muszę go złożyć, już tylko mi brakuje jak zwykle najtańszej rzeczy, czyli paska do licznika, bo jak już go rozebrałem, mój jest w lepszym stanie, jak już go rozebrałem, wszystko porobiłem, no to już grzech tego paska nie wymienić. Chociaż stary też ciągnie, ale już luźny jest. On jest tranzystorowy, tam nie ma żadnej lampy. W tej 15. Znaczy ja miałem kiedyś wersję lampową tego wzmacniacza, taką na dwóch wychyłach, ale już odpuściłem sobie. Ogólnie to urządzenie w swoich zbiorach miał taki mało znany trębacz Louis Armstrong. Louis. Herbatka nie weszła. To tak jak było w tym, czekaj, jak to było w tym dowcipie, ty jesteś, jak on był. W każdym razie, jak pojedziesz do Francji, to będziesz się nazywał Louis, a Hubert będzie się nazywał. Aha, dobra, wiem. Wiesz, o co chodzi? Tak. I bardzo dobrze. Pozdrawiamy Huberta. Tak. Tu jest wszystko metalowe, tu jest wszystko prawilne, toporna konstrukcja bardzo, ale no... 700 ale złotych, coś wam jeszcze powiem, bo ale bardzo fajna konstrukcja jest w środku, no bo tam mamy ten koło zamachowe jest z miedzi. Miedziowane, no dobrze, jest miedziowane, jest w środku, ma takie wytłumienie z filcu, który do tej pory się trzyma, jak go otworzyłem. Tranzystory są również miedziowane i tranzystory są oddzielone na przykład od reszty elektroniki blaszką miedzianą, także on jest tak zrobiony bardzo porządnie. To jeszcze są czasy, kiedy się przykładali, tak? Znaczy to też kosztowało, po prostu przykładali się, bo to był drogi sprzęt. Tutaj jest co mamy. Dwuścieżkowy, tak, od 30 Hz do 20 tysięcy Hz, więc całkiem ładne pasmo przenoszenia. To jest druga połowa lat 60. sprzęt, więc tutaj nie ma lipy naprawdę. Akai wtedy już też robił takie rzeczy, ale to może opowieść na inny odcinek. Thunberg TD20, no tutaj już jest grubo 4000 zł pan chce. No ładny Thunberg, to już jest końcówka Thunberga, jakby na to nie patrzę. Cztery silniki, więc w zasadzie ciekawy proces ten czwarty. No kapsan, pod talerzyki. No. No, pytanie takie na szybko, tak? Co mamy tutaj jeszcze, tak sobie przyjrzymy. Wielkość szpul, prędkość niska, wysoka, fajnie.
typy, no rzeczy, których de facto nie używa się przy magnetofonie, no raz się użyje, włączy punkty i na co więcej. To też być może jakiś układ planetarny z tym czwartym silnikiem napędzany. No jest ładny, jest ładny. Tu mnie zastanawia, czy te wykryły też stoją przy odtwarzaniu, ale myślę, że ten model już Standard poszedł po rozum do głowy i działają cały czas. Trzy głowice są? W ogóle jest tutaj podgląd? Rek, select on right, no... Myślę, że raczej trzy głowicowy tutaj nie będziemy. No ciekawie, bias jest ustawiany ręcznie. To jest taka rzecz, których mało magnetofonu posiadało. Miałem GX-77, on ma chyba bias też jeszcze ustawiany. To jest akurat dobra rzecz. Można naprawdę fajnie już szpulę dostosować. No 4000 to jest raczej dla chętnego. Następny. Ale ładnie by wyglądał na półce, no. Zdecydowanie, z dużymi szpulkami to 4800, następny 20 tylko. Spojrzymy na zdjęcia. Więc tam była okazjonalna cena. Może tutaj ze szpulami będzie, dlatego tak zajrzałem chętnie. Do tego coś więcej, na razie elementy. Więcej, o. No jest uszatek. No. Jest uszatek. Bardzo ładny, bardzo ładny, bardzo ładny. Zdecydowanie tak. Natomiast na razie ceny są takie, powiedzmy, na bogato. Jak na Allegro. Tutaj jest jakiś... No Tandbergi mimo wszystko, znaczy się sprzedawcy mimo wszystko cenią. Znaczy się cenią Tandbergi, no nie że cenią może, że cenią, natomiast cenią finansowo. O, tutaj ciekawie, bo do góry masz wybór ścieżek. 1, 2 plus 1 plus 2 jeszcze. W górnej części seria 92 to już na pewno... Znaczy raczej na pewno jest lampowe, tak? Bo tutaj widzisz, że nawet wskaźnik sterowania, powiedzmy, to jest lampa. Więc jak szukasz lampowego, no to masz tutaj lampowego Tandberga. To jest chyba monofoniczny również. No pewnie tak. Nie, 1-2, tam było do góry przecież. No mówiłem, dwuścieżkowy. Tu tracks. Już bardziej się nie mogę tego pokazać. No, a pokaż tylną ściankę, jeszcze chciałbym zobaczyć. Tylną? A jak nie będzie? A jak pan nie chciał pokazać tylnej ścianki? No i mógłbyś powiększyć? Ale nic tu nic nie ma, to są wejścia od góry. No i co? No i co, Grzesiek? Masz wejście na jeden głośnik? Na DIN dwójce? Nie, to jest wejście. Wejście jest na jacka. Masz. No masz input. Exit speaker. Input, masz, tak. I output no masz... wyjście... Aha, monofoniczne? No tak, nie, Grzesiku. Monofoniczny, tak jak mówię ci, to jest monofoniczny. To jest monofoniczny. Jest ta wersja, Grześku, stereo, ale wtedy masz jeszcze jedną lampę. Czyli masz dwie lampy stereo. Rozumiem, czyli dwie ścieżki masz mono. Tak. Okay. I to jest monofoniczny, jest ta sama wersja i tutaj obok tej lampy masz jeszcze po lewej jedną lampę. A nie, to są głośniki, które gra. 1 plus 2. No, no to widzisz, teraz nie widziałem tego głośnika, teraz. Bo było zasłonięte. No, widzisz. No dobra. Ciekawe. No ale cena powala, no ja z ciekawości bym tyle nie wydał, przykro mi bardzo, będę brutalny po cenie swojej. 10 tysięcy złotych, proszę, sprzęt, o którym mało kto słyszał, mało kto wie jak gra, jeszcze mniej osób wyłoży 10 tysięcy. Dlatego on już jakiś czas stoi, na, znaczy się stoi, no stoi, leży, no, jak to woli na. Ale spójrz z twojej czy mojej perspektywy, no może byś uciułał jakiś cudem przez ten rok czasu, czy tam dwa lata te 10 tysięcy. Odkładając sobie na jakiś swój szczyty cel i wydałbyś na to? No i to jest problem, bo szczerze mówiąc powiem ci, że nie wiem i chyba raczej nie. No właśnie tak, właśnie o to chodzi, że ja tak samo, no może być zachwycający. Pan dlaczego go sprzedaje? To też tak na chłopski rozum, czemu pan tego się pozbywa? Bo zapewne ma coś lepszego, tak? Albo się znudził, albo ma coś lepszego. Albo potrzebuje pieniędzy, no nie wiem, takie myśli różne podchodzą. Ja nie chcę tutaj jakoś klasyfikować sprzedawcy, ale może uzasadnić to jakoś, okej, dobra, niech będzie. Ale 10 tysięcy ja osobiście też bym nie wydał, nie żebyśmy tutaj jechali wielce, tylko myślę, dzielimy się z wami takim spostrzeżeniem własnym, po prostu. Właśnie to jest problem z niektórymi rzeczami, z kolumnami głośnikowymi, że jest jakaś fama, ktoś puścił famę, że to jest zajebiste. Okej, okay. I to ma wtedy cenę, tak? Bo wszyscy chcą mieć to, bo to jest zajebiste. A się okazuje tak, jak na przykład znajomy kupił kolumny marki Infinity, bo wszyscy mówią, że były takie zajebiste. Okazało się, że po pierwsze Infinity zrobione w Danii, po drugie, no nie grają tak zajebiście, no i co? No i wydał pieniądze, no i sprzedał dalej, tak? Bo no
niestety trzeba czasami dupę ruszyć i posłuchać czegoś samemu, a nie na opinię się znawców, że tak powiem, kusić, bo skończy się z kablami za 3000. Aby tylko? Sieciowymi. Dobra, sieciowymi, okej, okay, no. Okej. Okay. Seria 15, ten też jest dwuścieżkowy, być może też monofoniczny, tak jak mówisz. No to jest to samo. To jest to samo, tak. No tutaj inaczej nazwali. Dali wychył już analogowy, reszta to samo. Dużo no to ja to mam, no to jest 15, tak? Właśnie ją będę składał na dniach. Dobra, no to tutaj już wiemy, jedziemy dalej. Huldra 11, no 2700, znowu trochę dużo. Ale spoko, Grześku, spoko, ja widziałem, ktoś wystawiał Huldrę, nie wiem czy jedenastkę, ale za między 7 a 8 tysięcy jakoś ostatnio, także to nie jest to jak myślisz, no, dlaczego by nie? Okazja. Nie no, okazja, oczywiście, że okazja, no do kogoś fantazja po prostu, no poniosła. A tu co, Nike? Czy jakaś Huldra? Może to jest właśnie symbol. Jakaś Huldra. Huldra stoi z fiordu. W katalogu chyba go oglądaliśmy, nie? Volume, Balance, Bastry, bo ja tutaj na pewno zwróciłem uwagę, że rzeczywiście kształcenia ma bardzo niskie w pełnym paśmie i to jest dość istotne. A tak rzucę off topic, że Siemens trafił tam z którejś tam filmu już na serwis. I okazało się, że to jest zbudowana lampa, bo Siemensik z 66 ma oprócz transformatora sieciowego i końcówek mocy na Germanach, ma też dwa transformatory głośnikowe, więc może być bardzo ciekawy, takie przy niższej mocy brzmienie lampowe zapewnione, bo jest tak samo zbudowane. Okej, okay, kolumny, no, przepraszam. Tak jak ci mówiłem, bo to jest końcówka już lamp i początek tranzystorów, nie? Germanów. I to jeszcze, wiesz, wzorowali się jeszcze de facto na schematach lampowych trochę szli, znaczy, dlatego to tak jest, jak tutaj, jest, no ale to jest dobrze w tym tutaj wypadku. Jesteśmy na arku teraz na kolumnach Tannenberga i zobacz, to są kolumny prawdopodobnie szerokopasmowe lub też przy dobrym wietrze dwudrożne. Raczej dwudrożne, nie? Tak. Po lewej stronie. Dwudrożne? Wydaje mi się, że te dwudrożne, ma tutaj głośnik po lewej stronie umieszczony tak po skosie. To może pan napisał, na co patrzymy w ogóle? 18 kHz, mówię, jest ok, 25 W. Tak, dwudrożne, cięcie zwrotnicy przy 3,5 kHz. 6,5-calowy bas i wysokotonowy dwucalowy. Tak. Więc pewnie papierowy, taki wymiar dość spory. Kosteczki, 3 kilo. I tutaj też jest dysonans, bo pan pewnie się brzmienie musi być super, dlatego sprzedaje. A cena jest też taka, bo pewnie inni za granicą też sprzedają za 300 euro, więc dla nich 300 euro to jest 300 zł u nas, a dla nas 300 euro to jest, no powiedzmy 1500 zł się robi, tak? No tak jest pricing. W Niemczech zarabiając w euro, wydajesz w euro, tak? I tyle, tak? No owszem, kupisz więcej za to euro, więcej takiej podstawowej rzeczy jak ropa i tak dalej. Ale dla nich 1000 euro to jest 1000 zł dla nas, tak? Mimowolnie patrząc, rozgadałem się i nie spojrzałem znowu na co patrzyłem. 1750, ten Berg TR2025, to akurat był w którymś. Był w oglądaliśmy go ostatnio jakiś czas temu, tak. Tak, to był w filmie, tutaj mamy balans, mamy volume, mamy chyba średnie, tutaj takie zdjęcie niewyraźne. Tribble, tak, chyba middle, nie, bass, balance, volume, dobra. No szkoda, że tutaj nie chciało się panu tego odpalić nawet, żeby pokazać, jak to ładnie świeci. 25 W, 4,16. No właśnie, takiej okazji brakuje trochę, nie? No to są wszystkie Tannenbergi z Allegro. Wszystkie kup teraz. Dokładnie tak. Ja widzę, że już na Allegro raczej bardzo rzadko zdarzają się okazje. Okej, okay, jeszcze zobaczymy sobie, czy są jakieś uszkodzone. Nie ma nawet chyba. Używane, nowe. Nowy nie będziemy patrzeć. No dobra, licytacje są dwie, więc zobaczymy, co tam w licytacjach jest jeszcze. Aha, czyli tutaj 30-34. Ten pan sprzedawał swoją drogą piękne magnetofony, żałuję, że nie kupiłem jednego modelu. Ten będzie miał problem sprzedać za te pieniądze, to też mówię brutalnie strasznie. Bo to jest zajebisty magnetofon, ale dwugłowicowy. No o to chodzi. I już jest ból dupy za te pieniądze, tak?
To już naprawdę chyba dla kogoś, kto sobie schorzyć chce system konkretnie, nie? Tam tak, jest bias tutaj dostosowywany, tak? Jakiś tam rekord, może to nagrywa jak trzygłowicówka, ale mimo wszystko za te pieniądze to lepiej kupić trzygłowicówkę, moim zdaniem, do nagrywania, tak? Chyba, że jako odtwarzacz do jakiejś radiostacji przykładowo, no to w tym momencie takie coś jak najbardziej, bo no, ta głowica troszeczkę lepiej pewnie odtwarza, bo jest większa. No i tutaj jest ten sam Tandberg, co przed chwilą oglądaliśmy. 20-25, jeszcze w licytacji od 1400 zł. Dobra, krótka przerwa, a my smyramy na Elixa, zobaczymy co będzie tam. Dobra. No dobra, wróciliśmy po przerwie, jesteśmy na Elixie, teraz Tandberga wypatrujemy tutaj. System 19, to są chyba te same, to na Allegro za 1500. No, te same głośniczki, no. Chyba że głośnik. Nie. Nie, mini monitory. Dobrze, wszystko się zgadza. No, pasmo to samo, 6,5. To są te same kolumny, tylko kosztują o 1000 zł mniej. I tu już prędzej bym się skusił na nie. Tutaj de facto widać bardziej, że to jest taki. Taka firma była. Radionet. O, teraz jest widać, że jest to głośnik dwudrożny. Tak. O, teraz w tej bardzo chwili, przypominają tak. Radionetki te głośniki. Właśnie, to być może ta sama fabryka robiła dla jednej i dla drugich. No okej, okay, fajne kolumny do amplitunera, podejrzewam tego 1071, który posiadam, były pewnie dedykowane lub też świetnie wyglądały, bo nie zajmowały miejsca. No taki skandynawski styl, tak? Do 18 kHz pasuje. To co więcej, jak ktoś słyszy, to ma w rodzinie, no to nietoperza zapewne. TD20A 3500, no cena taka sama, magnetofon ten sam co na Allegro, więc olejemy to i osolimy. Tak? Co tu mamy? No, ten tutaj jest, sprawny, niesprawny, nie wiadomo, trzeba było poczytać. Świeci. Nie wiem, czy ten wskaźnik nie stoi po środku, ale może mogę się mylić, może to była inna aukcja. Okej, okay. Dobra, no to jakieś stereo tu łapie. To by pasowało w sumie do tego twojego Tandberga 310. Tym malowaniu wiesz nawet. Co? Nie wykluczam. Nie ma ryski, to już jest na plus, tak? Bo jak jest rytka, to jest problem. No, wszystkie funkcje działają, tuner bardzo czuły. Bez kabla odbiera w stereo, 450 zł. No i tu już jest przyzwoicie, tak? Tu już tak, jakbym jakiś zestaw Tandberga chciał składać, to bym na pewno ciepło pomyślał o tym urządzeniu. Jeszcze tutaj mam nadzieję, że funkcja. No to jest ten, co miał troszeczkę gorszą regulację chyba, czy tam inną regulację niż te modele topowe z tej serii, ale za to mam programator stacji. No, ale ceną też podbija, no bo modele topowe. No dobra. Tak, to nie jest topowy model, niestety. Tu masz 220 za 175 zł. Taniej to już było. Też ładnie. Ładnie, no wiadomo, ale za 175 zł to masz jakieś pole popisu. To drewno już tak nie straszy. Świeci ładnie. Można parę złotych włożyć i parę godzin w odnowienie tego. Prawda? Tu już jest w miarę tak. Tak, bo cena jest dość atrakcyjna. No, nawet żeby dać to na serwis, no to. Dokładnie. Nie stroi, brak jednego podświetlenia, to czy żarówka się spaliła, tak ładnie można by było powiedzieć. Jako wzmacniacz działa. No to końcówki całe. Okej. Okay. To jest w miarę good deal. Bez kwestii do ogarnięcia. To jest good deal, bym powiedział. 3041, 550 zł. To jest pytanie, czy mono 3 stereo. Gałki są, już jest dobrze. Napki są, też jest dobrze. Górnej pokrywy nie ma. Jak co to mam? Niezbyt ładną, ale mam. No tu jak tył. Boczki ładne, a szkoda, że pan to tak postawił. Bo on był też do użytku leżącego. 3041, właśnie to nie pamiętam, który to był mono. Dwuścieżkowy lub jednaścieżkowy, no ale jeśli szpulki są w zestawie, no to bajka, bo ta szpulka Sony po prawej stronie, czy tam Ucher czy Sony? Nie mogę przybliżyć, Ucher. Ucher? Ucher. Chyba no, Ucher. Czyli Sony. Okej, okay. Logika jest. No to jest bardzo ładna szpula aluminiowa taka, więc tutaj no 550 zł, no. Trochę boli cena,
Nie będę ukrywał, ale nie jest tak źle, jakby mogło być. 2400. Ten zestaw, przyznaję się, oglądałem. Ten zestaw? Nie, ten Amplituner. 2060 to jest model. Oj, gdyby to był zestaw w tych pieniądzach, to on by nie powstał. Tak, nóżki pan chyba sobie dociął z czegoś, ale dobrze. O. Dwa Tanbergi z czego Amplitunera Tanberga. No wiesz, no, ktoś sobie złożył zestaw, posłuchał, pocieszył. Dalej idzie w świat. No i spoko. 2,60 to jest prawie ten najwyższy model, nie? Jeśli nie najwyższy. 60 chyba lat. Tak, jeśli nie najwyższy. Jeśli nie najwyższy, więc tutaj no cena jest ok. Cena jest ok, stan jest ok. 1300, 20-25, czyli taki niższy bym powiedział, dużo, to ale... To jest niższych, tak. No to już lepiej tysiaka dołożyć, kupić ten najwyższy, tak? Tak, bo tam się chyba kończyło na 20, prawda? Mhm, jakoś tak to było. Jakoś no to tak, 20. No tutaj to niebieskie szkło, no to jest miód. No robi robotę przy Tanbergach. Tak, robi robotę, ale to jest nadal amplitudę, to jest trochę ból dupy dla niektórych. 1040 to jest albo późniejszy, albo wcześniejszy. Zaraz zerkniemy sobie tutaj. A, jeszcze studio monitory są. Widzisz, przegapiłem. No, pamiętasz to dalej sobie. Tam chyba 12 800 zł. O, pięknie. Pan słucha na głośnikach albo Sony, albo Acoustic Research to są. Tu nie jestem pewien, ale ładne kolumny na Sisach, więc dobry wybór. Takie zboczenie. Spojrzałem na głośnik po lewej za kwiatkiem. Tanberg. Jeszcze bym chciał zobaczyć, co tam jeszcze ma w tym domu. Ale ładny Tanberg. Ładny Tanberg, po prostu 1040, więc w zasadzie chyba wcześniejsza seria już tego 2060. No ale piękny. Po prostu piękny jako mebel, jeśli ktoś sobie powiedzmy tam wnętrze. Tu zakładam, że wszystko jest ok, bo miejsce, w którym jest raczej wskazuje na to, no jest ok. Tutaj nawet nie chce mi się czytać. 1300 zł jako ten jedyny, spoko. Tutaj trochę drożej, 12 800 zł. I tutaj jest właśnie kwestia tego, że są. Jest jakaś tam regulacja, super. Za 12 800 powinno... pan słucha na Kenwoodzie starym, trio lampowym. To jest amplituner Kenwooda ukośnik trio. Lampowy. Miałeś go? Tak. Miałeś go? Dwie sztuki. Miałeś, okej. Okay. No. Z tych 20... Nie jestem zbytnio zdziwiony. No, z tych 20 wat, które tam piszą, to jest chyba moc wszystkich lamp zawzięte, bo na tej lampach, które ma ten Kenwood, to według producenta można tylko maksymalnie 8 watów wycisnąć, więc właśnie taki Kenwood robił myk i to nawet później robił jeszcze w swoich amplitunerach ogólnie, że jeszcze na początku lat 70 podawał owszem moc, że wzmacniacz miał powiedzmy 40 watów, ale nie wspominali o tym żaden kanał, tylko wspólnie miały te kanały 40 W, a czasami nawet jeszcze przód i tył. Tutaj w przypadku tego, no... Power 100 W, tak? Rozumiesz? Rozumiem, ale tutaj power 100 W, na 4 głośnika... Że chyba to na, czekaj, na Sansui słuchał. A nie, Sansui 1000... Ale to 1000A to też... No dobra, tu nie będę mówił, bo nie wiem, jakie tam są lampy. Ale te 100 W... Przepraszam, nie wypikam tego. Ja się tak zafiksowałem na punkcie amplitudy, na razie zapomniałem, że to jest kolumna 100 watowa. Rozumiesz? No. Okej, okay, dobra. 78 rok, 25 do 20 tysięcy, tu może nawet odchyleń żadnej nie ma. 8 mowa przyzwoita, no. Okej. Okay. Tylko cena. 12. No fajnie, no właśnie to chciałem powiedzieć, cena boli troszkę. Cena boli, bo to już jest cena Tanoi i ja bym kupił Tanoje. Sorry. Tu nie ma zmiłuj. Hi-Fi 15, tak, system 15 Hi-Fi, kolumny następne. Drewniane dzieło sztuki, zgadza się, wymiar 70x35x28, więc dość płytkie przy tej wysokości. No ładny. Ładne drewno robi robotę, tutaj jeszcze jakieś wstawki metalowe. No jest ładnie. Jest naprawdę piękna kolumna, nie wiadomo czy dwudrożna, czy trójdrożna. 400 Hz chyba cięcie, więc raczej dwudrożna kolumienka. 1880 zł. Tanberg Oslo. Jeszcze przegapiliśmy coś. Aha, przegapiliśmy. Najpierw Oslo.
To chyba jest jeden z pierwszych Tannenbergów, powiem ci. Tak, to jest już bardzo stary. Tu tak nie ma nic. Wygląda przełom lat 50., 60. w porywach. No, porywach. No nie ma tu nic. W zasadzie. Tu się po prostu odtwarza, ewentualnie nagrywa. Przepraszam, że tak skacze pomiędzy zdjęciami, ale... A, nie idzie powiększyć bardziej. Albo pierwszy, albo drugi mamy to von Tannenberga, ale jest ładnie. Znaczy, no jest ładnie. Na pewno jest vintage. O! Dobra. Wskoczymy sobie jeszcze na to. Solvo Super Model 1071 prawdopodobnie. Moje Nemesis. Teraz dostaje cyfrowy dekoder stereofoniczny. Bo to, że on pisze stereo, tutaj poprawi. Owszem, to jest stereo. Ale stereo tylko przy odtwarzaniu. Znaczy jest wzmacniacz. Okej, okay, tutaj pan tak, ma ale... dekoder stereo. Okej, okay, ten ma pan szczęście, bo ten jest stereo. I to jest ciekawe, bo to jest tak. Germanowe końcówki mocy. Zwykłe tranzystory w preampie. Tak. Lampowy tuner. I jeszcze dekoder stereo. W moim wypadku to będzie cyfrowo, lampowo, germanowo, tranzystorowy. Krzemowo, przepraszam. Cyfrowo, krzemowo, germanowo, lampowy amplituner. Taki konglomerat. Trzy w jednym. No i dwunastki kolumny do tego 1000 zł. No to jest tak w miarę okej. Jeśli wszystko jest sprawne, no to może być naprawdę fajnie. Z kolumnami tego zestawu, no 1050 zł. A nie, 1280. I dwunastkę pan jeszcze sprzedaje w razie czego. To jest nie dziesiątko, tylko 1071, bo był 1070, 1071 i 1072 model tego urządzenia. Więc te poprzednie, następne cyferki też są dość ważne. Preamp, ale to taki preamp już taki bardzo, bardzo nowoczesny. Taki ale widać, że Tannenberg taki dalej. No, ale widać, że Tannenberg to był taki Rolls Royce. Jeśli chodzi o sprzęt audio, minimalistycznie, ale na bogato. No cóż, cena 1100, nieźle. Nie, no też nie jest zaporowa w tym wypadku. Tak, nie. Za wygląd pream, głośniki jakieś aktywne i kolumny, przepraszam. 2060 następny, chyba tańszy niż ten, co był wcześniej. 2060, ten jest tańszy o tam 300-400 zł, tak? Programator jest chyba... Nie, nic nie brakuje. Diody chyba są założone. Tak, diody są założone zamiast żarówek. Niestety, niestety, bo widać tutaj na tych wskaźnikach, że świecą tak bardziej punktowo. No i cóż. Ładna rzecz. O szczegóły zapraszamy do poprzedniego odcinka o Tannenbergach. Bo tam jest ten model pokazany w szczegółach. TR11, czyli taki, no następca dziesiątki, tak? 71, 70, o, to mi się podoba. Postarał się pan. 15 W przy 8 ohmach, 20 do 25 tysięcy. No. Amplitunerek ładny. Tak. 400 zł, proszę. Jak wszystkie pozostałe. Nie ma boli. Że boli? Tak, Tannenbergu nie ma. Mało jest brzydki Tannenbergu. Dokładnie. 3,5 tysiąca zestaw. To nawet chętnie się przyjrzę, bo tu mamy... O! Musi nieźle. No, to jest bardzo ładny zestaw. Tak. Co tu mamy? 300? 6 tysięcy. Jest 6 tysięcy numer 2. Amplituner z gramofonem i kasetą. Nie, tylko jeden jest 6 tysięcy. No, powiem ci na myśli o Tannenberga. Jakby ktoś chciał w jednym stylu sobie urządzić salon, mistrzostwo. Nieźle. No powiedzmy kolumny 500, 500, 1000 magnetofon, no 500 liczmy, 1500. No, dwa, przy odrobinie szczęścia to te 2,5 tysiąca by ktoś złożył taki zestaw, tak? Ale by trzeba było dużo szczęścia, a tu jest ładne, więc tutaj to szczęście jest wymagane przez 1000 zł jeszcze. Ale do negocjacji, tak? Dokładnie. No, to no, 500 za dobry magnetofon to nieźle, za kolumny nieźle, za magnetofon już byłoby nieźle, powiedzmy w ładnym stanie, to z tym wszystko jest... O, nawet podstawki są dorabiane w drukarce do TCD 310.
Więc wartość dodana. Ile kosztowało ci twoje podstawy do tego magnetofonu? Wiesz, Krzysiek, chyba 185 zł z przesyłką. No, no to, no to można sobie dodawać, odejmować ceny i wychodzi cena końcowa. No, taki sam przedmiot, też 1500 zł, tylko czarny. Dwudziestki już były na Allegro, no 4800, 5000, kto da więcej? A dwudziestka to jest dwuścieżkowy chyba. Tak dobrze. Chociaż może to jest model, więc dobra, nie będę tutaj wymyślał. TR200, no to ten właśnie taki niższy, dosłownie niższy niż te tego samego katalogu urządzenia. Ale ładny, 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 ładny Tandberg. Świeci, czy działa, nie wiem, ale 800 zł to już musi działać. 46-47 jest zaraz po wojnie Tandberg wyprodukowany. No radyjko, chyba raczej no, lampowe. Okej. Okay. No i ładnie. Ale cena na 500 zł. Dla kolekcjonera, czy tak, dla kolekcjonera. Jeśli nie, dla kogoś ładne to... radyjko na półce w salonie, czy gdzieś dla klimatu, czemu nie? O, kolumny. TL5010, to jest dobra cena. Bo co my tu mamy za przetworniki, panie majster? Na dole mamy Celestiona na pewno. 30 na basie. Perlesa średniotonowy i wysokotonowy to będzie cholera wie co, szczerze mówiąc. Nie wiem, wygląda jak jakiś Niemiec dołożony, no ale Niemiec, te uszka no, trochę mnie zbijają z tropu. No okej, okay, ale o, efekt doniczki uwielbiam. Doniczka musi być zawsze odciśnięta. To już widać, że nie było lipy, kolumny nie miały prostego życia. Woda się lała strumieniami. No tu jest Perles na pewno, średniotonowy i Celestia na dole, wysoki, może pan napisał, co tam siedzi. No, 12 cali, czyli 30 cm basowy Celestia. No to jest duża już kolumna. Mhm, to jest bardzo duża kolumna i cena jest taka w miarę przyzwoita. Trochę jeszcze pracy, wyszlifowania, ale jest tu dobrze, tak? Nie zachwyca mnie cena, ale też nie boli, może tak powiem. Magnetofon seria 1800, tak? Czyli już nie wiem, gdzie jestem w sumie, bo to aż tak bardzo w Tandberga nie siedzę. Ale to jest coś, co tu mamy. Aha, taki nowszy albo starszy trochę Tandberg. Pionowe, chyba że to jest, no, to jest jedna z pierwszych. Później był dopiero 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Więc te wychyły takie pionowe są. To pamiętam z lampowej wersji. No. Starszy model jeszcze, taki przejściowy bym powiedział, to jest model Tandberga. Już jest chromowany, tak, ale jeszcze ta kasa jest od tego starego. Znaczy obudowa mniej więcej bym powiedział, tak? Nie ma tego przełącznika do góry prędkości, no bo po co? Chyba masz rację, być może masz rację. Przejściówka, tak bym powiedział. Pokrywa dwie szpule w zestawie, 620 zł na negocjacji. No ciekawostka, a do muzeum, do Romana bym powiedział bardziej. Bo bym miał coś o tym powiedzieć. 11 widzieliśmy, ale dobra, mówiłeś, że 7650, dobrze, jest 7650. A widzisz, no jest ona, wiedziałem, że gdzieś widziałem, dokładnie. Tu masz 11 następną za 350 zł, bo ceny naprawdę od 7000 do 350 zł. I wcale to nie musi być jakiś tam przeskok jakościowy, niesamowity, być może parę watów, to więcej dostaniemy. Tandberg, 999 zł. Czy Isofon, tak? Tylko z napisem Tandberg. To chyba to samo co u mnie. U mnie też jest chyba Isofon w Tandbergu. Siedmiocalowy. Już nie pamiętam. Osiemą, tylko... Dobre pytanie, co tu się od Janie Pawliwa, tak? Bo... Raczej to są Isofony, a znaczek Tandberga tu się może znalazł przypadkiem, bo wątpię, żeby firma Tandberg pozwalała sobie na to, żeby z tyłu było napisane Isofon, tak? No, kto wie. No, więc tutaj takie... Kto wie, co autor miał na myśli, no, ale coś jest w temacie. No, to nie są Tandbergi chyba do końca. Znaczek jest, owszem. No, ciekawe. No dobra. Na kamicznie to nie jest Tandberg. Tutaj mamy co? 14. To 14. Zobaczymy sobie. 14. No, czyli pan taki set sprzedaje, wiesz? Chyba 3 czy 4 magnetofony, tak? Mhm.
No i Philips, tak? Trzy magnetofony. No. Takie starsze zbiory bym powiedział, no. Co tu dużo gadać. Podstawowe. 500 zł. Okej. Okay. 2040, czyli no, 2400, zero pan dopisa, mamy cenę od razu modelową, super. Oslo to chyba był ten, co oglądaliśmy, tak? Wcześniej? Tak, chyba to tak. Albo podobny. A nie, widzisz? Podobny. Ale ten jakby... Ale piękny, ten jest ładny. Masz tutaj ten lampę. Ten jest troszeczkę chyba nowszy. Model 5, tamten to był model 4. No ten robi robotę. Naprawdę ten jest piękny. I ten może być monofoniczny dla mnie. I on w jakiej jest cenie? No, wysoki. O, 1500 proszę, złotych. Proszę, goni Revoxa, no. No, model 5, unikat. No bo unikat, ale ładnie. To trzeba przyznać. To w jakiejś filmie można było zastosować te poki. To są te high-endy, dziesiątki, tak? Znowu. Cena taka 4000 zł, no super. 4000 zł, bo już jest Tandberg. Właśnie niektórym to tak trochę idzie po bandzie, bo widzą Tandberga, tak, no fajnie, głębokie kolumny. Widzą Tandberga, już po prostu nie wiadomo, ile za to życzyć po prostu. To aż muszę okulary założyć. O, dwudroczne. Dwudrożne kolumienki, jest to samo co te tańsze, za 1500 i za 600 zł, tylko mają inną maskownicę. Myślę, że ktoś za kupując te za 600 zł, płacąc komuś 1000, aby kolany taki maskownic, byłby zdecydowanie do przodu. Dokładnie tak. Bo tak można zrobić, no. No, więc tak, taka mała podpowiedź. Tu jest Tantek jakiś, to chyba nie jest audio. Że jesteśmy niby w audio. Co to jest? Nie wiadomo, albo timer, albo wzmacniacz. No patrzcie, wzmacniacz. No to pewnie jest taki z systemów takich konferencyjnych. Dobra, tu zobaczymy, co pan napisał. Nie będziemy tracić czasu na to. Odbiornik satelitarny stereo. 80 zł. Okej. Okay. Dobra. Nie wiem, co na ten temat powiedzieć. TR2040 plus kolumny dwudastki. No i można trochę taniej. Tu jest ładny zestawik. Jedno zdjęcie więcej nie trzeba. Chociaż do prądu by można było to podpiąć, tak? Za 2400. Ale 2040, więc już masz, pamiętasz, średniaka, bo to był rocznik chyba 771 w katalogu. Do tego kolumny, no to już jest nie najgorzej. Tak, ale żeby w sklepie 2400 dostać, to... Sprzedawca musi się napocić czasami, tak? Tu opowiedzieć, tak. Tu pokazać, a tutaj prądu nawet nie ma. No zakładam, że wszystko jest okej. Okay. No musi za te pieniądze. Chusteczka. Ja myślałem, że to mały rodzinko, a tu proszę. Szafka. Szafka. A zobacz, magiczne oko jest. No, powiem ci 4800. Ale to jest tak już, że tak powiem, wykwintna rzecz, tak? Że tutaj ta cena nawet nie odstrasza, ale to już musi być konkretny klient, który ma konkretną wizję na konkretne swoje pomieszczenie, tak? Żeby coś takiego umieścić. Dekorator wnętrz, architekt wnętrz, który może komuś coś takiego polecić, ale to jest bardzo ładne, zawsze mi się podobają to jest piękny tych moment. Właśnie starych lata 40, 50, te pokrętła w kolorze kości słoniowej są bardzo ładne. Zobaczmy, co tam mamy. Dwie strony na szczęście, więc długo nie będziemy na Olixie. Tu jest chyba powtórka tego, widzę. Tak. Gramofon Torrens CD126 i wzmacniacz. Oj, to żeśmy widzieli, Grześku, kiedyś też, to dalej stoi, nie wiem, czy pamiętasz. No i będzie stało. Niech stoi. Przy jakiejś tam okazji. Tutaj dużo rzeczy takich. Data. Tutaj, no, Tandberg też cisnął na jakieś data story. Ewentualnie tu będą kasety Tandberga pewnie. Tak, data. Nie taka data do muzyki, tylko do zapisu danych, powiedzmy, do centrum danych. 1040 to też oglądaliśmy, 1800 zł, 11 następna. 500 zł, 300, to sobie zaraz zobaczymy. Tak przejdziemy do końca. O, tutaj bierzmy.
telewideokonferencyjny, IPTV, kamera, Skype, tak, Cisco. Tak, wyposażenie biur, takie rzeczy. No, bardziej w tym kierunku poszedł Tandberg, a szkoda. No ale to korporacja była, więc tam gdzie była kasa, tam szli. Dekodery i skończyliśmy, mówiąc ostatni, dzisiaj będzie... Nie, 310, widzisz. Mark, no widzisz, Mark 1. Jak to mówią, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi, a wyszło. No, zaczęliśmy 310 i kończymy 310. Zgadza się, potwierdzam. Tutaj taki stan trochę do umycia, mam nadzieję, że to nie są jakieś otarcia na tym, to znaczy zagłębienia, rysy, etc. Ale no, 500 zł, no, taka cena w miarę przyzwoita. Najważniejsze, że kompletny, tutaj trochę ten czarny panel też taki już spory. No trochę no, niestety, boli. Chyba z braku nóżek. Tak, tak, no ale nóżki to te boczki na tym stoją, tak? No ale jak coś jeszcze pomiędzy tym stało. Do sprzedania unikatowy kolekcjonerski magnetofon Transbet TCD310 dek jest sprawny, jednak ze względu na wiek nie zaszkodzi mu gruntowny przegląd, bo mi wiadomo, jasne, nie było w nim grzebane. No. Samochód jest w pełni sprawny, ale wymieni pan w nim wszystko. Nie, samochód jest w pełni sprawny, a silnika panu nie włączę, tak jak tutaj pan nie pofatygował się, żeby przycisk power wcisnąć. Znaczy nie, to zaświeci. Myślę, że to zaświeci, Darku, natomiast no kwestia tego, że no masz własne doświadczenie, tak? Czyli to nie działa, to no to właśnie to przestało niekoniecznie działać. Zaświeci. O to też chodzi, niekoniecznie zaświeci. A w tych Tandbergach, powiem wam jeszcze na koniec, nie wiem, czy mówiłem wcześniej, czy nie jest osobliwie zrobione podświetlanie. No podświetlanie nic nadzwyczajnego. Przewodzik, żaróweczki, tylko te żaróweczki są, jakby to powiedzieć, jednorazowego użytku, to znaczy one są... skompilowane wraz z przewodami w metalowych oprawkach. One są w te oprawki osadzone na gorąco, pod temperaturą, także tam żadnej żaróweczki się nie wkręci. Żaróweczek ze stalowymi nóżkami się nie dolutuje, bo te nóżki od stalowe, takie co wychodzą z żaróweczek samochodowych, powiedzmy, lutować się za cholerę nie chcą. Także na eBayu są sprzedawcy. Zresztą to, co Krzysiu pokazywał, którzy mają zmontowane już po prostu nowe przewody idące od druku, razem z żarówkami też na stałe to jest wszystko zrobione, także tutaj tak, tutaj trochę druciarstwa nie da rady zrobić, trzeba kupić co trzeba, no. Okej, dlatego mówię, no to niektóre tyle. Rzeczy powinny być tanie, niektóre drogie, jeśli ktoś włożył to pieniążki, no to może sobie drogo, ale to wiadomo, że daje jakąś gwarancję rękojmie, czy tam mówi, że było to zrobione, kosztowało tyle, więc ma świadomość tego kupującego, że coś było zrobione, tak? A niektórzy po prostu kupią gdzieś tanie albo wygrzebią z piwnicy, później widzą ceny i te ceny dążą właśnie do tego, żeby były jak najwyższe. Tak, a to nie zawsze to nie zawsze, zawsze tak to wypala, wygląda, po prostu. Ja nie mówię, że... Nie zawsze to wypala, bo później trzeba w to wsadzić, no bo albo kupisz sobie magnetofon za 500 zł, który będzie ci leżał, jeszcze brzydki, nie dość, że brzydki, to ci leży i nie gra, no albo jeszcze następne parę stów jednak trzeba dać. Albo dołożyć już na gotowca ładnego, grającego i wiadomo, co się kupiło, tak? Pomija, no, ale to dobrze, pomija się ten okres czekania na serwis, plus szukanie serwisu, to po pierwsze primo. Druga sprawa, no tak nie do końca też, no bo jak ktoś wykupi w piwnicy na Kamiczy Dragona, to raczej sprzeda go drogo, nawet nie musi go włączać do prądu, tak? Bo to jest efekt już pożądania włączony. Ale tutaj to są takie ostrożne rzeczy, bo to nie są te takie zwane high-endy, które też to słowo mi się nie do końca podoba, bo ono nie ma podkrycia. Nie ma czegoś takiego jak high-end. To sobie wymyślili sprzedawcy, że bo wszystko było hi-fi nagle. To nie, to nie jest hi-fi, to jest high-end, to już jest daleko za twoim wyobrażeniem, za górami, za lasami. No oczywiście, że nie ma czegoś takiego jak high-end, no bo powiedzmy jest to nieskończone, jest to kwestia też rozwoju technicznego, tak? Jak kilka lat temu żeśmy mieli tam oświadczenie, że nastąpił koniec historii, no i koniec historii nie nastąpił, bo włączamy codziennie kanały telewizyjne, no i widzimy, nie? Tu rakieta, tam rakieta. No. Tak, nie ma czegoś takiego jak hajny, nie ma czegoś takiego jak koniec historii czy super bateria w samochodzie, bo to postęp technologiczny idzie i to co jakiś czas będzie szło w górę, tak? Uh-huh. No dobrze, Darku, no to tyle. Kończymy dzisiejszy odcinek, taki przeglądowy. W weekend spróbujemy coś nagrać jeszcze, myślę, dla was jakiś katalog, może katalog plus poszukiwania rzeczy z tego katalogu, zobaczymy co nam przyjdzie do głowy. A dzisiaj wzbogaciliśmy się o wiedzę na temat Tandberga, na portalach aukcyjnych, przynajmniej dwóch. Na eBayu to chyba tego by było za dużo na jeden odcinek. Dziękuję za wspólne oglądanie, dziękuję Darku, trzymajcie się ci krótko, ty też, hej. Dziękuję, hej, cześć.